teraz będzie chwila przerwy, bo ten. Do następnego przypadku jest kawałek. Zrzucić sobie do trójki. Ma pan udzielić pierwszeństwa, nie musi pan zatrzymywać się. Zatrzymujemy się tylko, jeżeli przez jezdnię przychodzi osoba niepełnosprawna. Dla pierwszych to też jest taka sytuacja. Bo tak, no w przepisach jest sprecyzowane, że pieszy znajdujący się na przejściu. Nie. Zachowanie się wobec pieszych jest w trzech różnych miejscach w prawie o ruchu drogowym. I nie tylko. Bo pierwsze to jest dział przecinania się kierunków ruchu i dział o pieszych. Ale również jest rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów na drodze i mamy znak przejście dla pieszych, o tutaj co jest i i tam jest wyraźnie napisane, że zbliżając się do tego miejsca mamy zachować szczególną ostrożność i tak dalej oraz udzielić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz wchodzącym na nie, nie znajdującym. I teraz jeżeli, jedziemy na wprost, jeżeli na krawężniku stoi gość i przebiera nóżkami, no to trzeba mu ustąpić pierwszeństwa, prawda? Czyli to nie jest tylko tutaj ten, to wynika z tego znaku. Jeżeli pan będzie w domu, proszę sobie ten znak przejścia dla pieszych znaleźć najlepiej w internecie i sprawdzić dokładnie, albo znaleźć rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych i przeczytać. Trzeba ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz wchodzącym na nie. A tego pan nie wiedział. Nie, wiedziałem. Tylko do czego ja tutaj zmierzam. Na przykład, tak jak ja tutaj cały czas porównuję z rynkiem lubelskim, w Lublinie, jeżeli bym ustąpił pieszemu, który stoi przy krawężniku, ja tak powiem wisi na nim niemalże, nie zdałbym egzaminu. No wie pan, właśnie tam chodzi tutaj, o tutaj chodzi o to, że przepisy przepisami, a kulturę i w ogóle bezpieczeństwo, całokształt, ja rozumiem, mi się nawet różnie bardziej inaczej interpretują. Tak. Mnie to śmieszy, troszeczkę za wcześnie ten bieg. Mnie to śmieszy, bo jak byłem na takim seminarium w sprawie transportu na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu na Sołtysowicki, był przez szef BAG, czyli coś w rodzaju naszego ITD chyba z Saksonii i tu w prawo pojedziemy i szef dolnośląskiego BAG, wówczas to był Kaziusz Szwaj. No i pytanie było, czy samym ciągnikiem siodłowym można jechać podczas zakazów świątecznych. W Polsce przepis mówi, że do 12 ton DMC można się poruszać, w Niemczech do 7,5. Problem jest w tym, że ciągnik siodłowy nie ma dopuszczalnej masy całkowitej, bo nie ma ładowności. Ma w dowodzie rejestracyjnym zapisane tylko masę własną oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu, jaki może tworzyć z naczepą. I teraz ten szef BAG z Brandenburgii mówi oczywiście, że może pod warunkiem, że jego masa własna jest mniejsza niż 1,5 tony. Natomiast Kaziu Szwej powiedział, moim zdaniem może, ale nie wiem jak będą to interpretować moi inspektorzy. No tak. No i to jest to, że szef tej jednostki powiedział tak i jego podwładni mogą sobie interpretować jak uważają. Właśnie. O czym on doskonale wie i to dopuszcza. No i to jest troszeczkę śmieszne. Podobne ponoć zamieszanie jest z rondami. Nie ma, są różne interpretacje. Nie ma czegoś takiego jak rondo. Jest tylko skrzyżowanie ruchu okrężnego.
I też są różne interpretacje, jak je pokonywać. No pokonywać zawsze w prawo, nigdy w lewo. To tak. Jest znak skrzyżowania ruchu okrężnym, który mówi nam co? Pamięta pan? Oczywiście. No to proszę powiedzieć. O kierunku, w jaki sposób należy... Nie, ale co ten znak mówi? Za wysoki bieg. To jest... No, że zbliżamy się do skrzyżowania. I... O ruchu okrężnym. O ruchu okrężnym. Gdzie ruch odbędzie się... Wokół wyspy. Lub placu. Tak. I to jest wszystko. Mhm. I teraz sobie omówimy, bo tam dojedziemy do tego.